Cześć, z tej strony Lord Dragon MP. Zaczynamy kolejny odcinek. W poprzednim odcinku się niszczyło antenę Hoyta, czyli tam łączność. Ale dziś myślałem, żeby tak, bo prawdopodobnie zbliżam się do końca gry. Pomyślałem, żeby chociaż wykonać w międzyczasie jakieś te zadania takie fabularne, tutaj takie bardziej side questy bym to nazwał. Wydaje mi się, że tu też znowu będzie poker. No dobra, zobaczy się. No, to ruszamy. Szkoda czasu. Żeby tak po prostu nie raszować z tą misją. Z tą grą nie raszować. Dobra, gdzieś tu były łajby obok, tak w sumie. Tak, jest jedna łódka za mostem. Dobra. Dobra. Zobaczmy, na czym będzie polegać ta misja. Choć patrząc po tym, że tu obok jest poker, to tak myślę, że znowu może będzie zabawa w karciankę, ale mam nadzieję, że nie. Hey, I know you. Saw you fuck up some pirates, my friend. Very, very impressive. I could use someone like you. Oh, thanks. I'm serious. Look at my eyes. No blinking. That's how serious I am. Some of the villagers around here have gone missing, disappeared, vanished. Poof, there's this pool. Supposed to be sacred. Ruins at the bottom, spooky scary stuff like a werewolf bar mitzvah. So villagers go swim and come back cleansed. But three buddies went and never came back. So stop swimming there. They say you came here by jumping out a plank. Bet somebody told you not to do it, right? Huh? Point taken. Okay, where's the pool? Dobra, czyli jakiś basenik. Badać basen. Dobra, gdzie on jest? Musi być chyba niedaleko. Wiem, że... Ale nie pamiętam tylko w którym miejscu, ale też gdzieś... Bo tu wspominają o ruinach. Możliwe, że przy ruinach może też być znowu coś... No, jakiś ten posążek. Dobra, czas zbadać. No, no, yes! Chociaż chwila, trzeba będzie... A patrząc, że robiłem jedną z misji raz, to tego... Chwila, moment, ile ja tych misji zrobiłem? Chyba ze 3 sidequesty ostatnio były. O, to one mają ograniczony zasięg. Chociaż niektóre fabularne też. Ujojoj. Chwila, moment. Coś mnie tutaj... Wiem, że powinienem płynąć, ale tu trochę tak jakby zatrząsł się ekran. Jakby mi postać się naćpała czy coś. Ciekawe, co tu będzie. Pytanie, czy... czy będzie... Aha, super, nie mam żadnych tych, więc... Broni... Miotacza ognia nie mam, ale mam bazukę chyba. O, oczywiście. Oczywiście, tak jakby myślał. Jest tu jeden, jest tu drugi. Czyżby krokodyl? To jest trzeci. Może posążek ich załatwił. To jest ciekawe. Dobra. Jaka jest ta misja? Wyjdź z jaskini. No moment, a to co idzie? Czekaj. Mogę.
jeszcze mogę ich przeszukać. No nic ciekawego nie mają. Tutaj trochę tych puszek od alkoholu. Może byli pijani i wpadli do wody. Przecież pijani jak wpadną do wody, to mają problem. O kurde! Czyli jednak krokodyl. O kurde. O jary. Ale się zląkłe. Cię kręcę normalnie jak spurchawko. O jary. O jest serny. O jary serny. Nie da się już. O ja cię kręcę. Dlaczego akurat musiałem być w wodzie? Nie mogłem być na lądzie. Z bazuki bym wypalił tej jaszczurce. Tej gadzince, znaczy. Gadzinio. Fuj, jeśli się uda, będzie z tego miniaturka, ale... Niby sidequesty nie są interesujące. Ale ten... Dobrze, że nie nagrywam tego w nocy. Albo po ciemku, jak te... Jak to się powinno nagrywać horrory. Teraz zawracam. Oj, oj. Co za jumpscare. Dobra. Myślałem, że się po prostu utopili. Gdzie tam zjadł ich krokodyl? No. It was a crocodile, but I took care of it. Fantastic. So, a croc, huh? Must have been looking for food. Well, it happens. But that couldn't have been easy peasy. Thank you. Super. Super misje. W sumie... Ile? 7 minut? Są krótsze od tych. Jakbym dał odstraszacz, może nie, bo to fabularnie, więc nie, nie, nie. Dobra, dobra. Gdzie jest kolejna misja? O, Gastown. Najwyższy punkt miasta. O, znaczy... Miasto na wysokości, tak w sumie. Później sprzedam te rzeczy. Dobra, dobra. To kogoś w chacie. Hey, you okay? Yes. No. Well, what's wrong? I want to go home. I want to go back to Samar, but my husband, he'll not let me. He says I'm his property. He sells me to his friends. I try to run, but he's a big shop with the privateers. Nobody will help me unless I pay. How much do you need? You'll help me? Oh, thank you. I know a captain who will take me home on his boat. He wants privateer blood diamonds. I overheard my husband telling his friends about where the privateers hide them. Czyli co? Diamenty. No myślałem, że kasę po prostu. Mam z jakieś 2000. Tak w sumie to nie wiem, czy Gaston brać kłada. Jestem dość wysoko. No to... bo tutaj no, to jest taki dość ładny szczyt. Dobra, zjeżdżamy albo wjeżdżamy. O, ho, ho, ho. No, 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 no. No, jaka, jak to odzyskać? Dobra, ale na cicho czy na głośno, bo tak to... Dobra, dobra. Muszę się zrównać, bo patrzenie od nich od spodu to będzie... Muszę być mniej więcej na równi. Ilu ich tu będzie? Powiem tak, niektóre są ciekawe te misje. Niepotrzebnie tak raszowałem fabułę. Chociaż akurat przychodzicie, to jest już taki epilog, że tam jest dość krótko, taka króciutka akcja. Jak to jest, że tutaj nie widzę gości? Czekaj. Na pewno jacyś są, bo to jest aż za... Dobra. Jak?
Nikogo tu nie ma? To jest jakaś pułapka. No, fajna ta strefa zamknięta. O, jeszcze znowu ten. No co to za strefa zamknięta, gdy nikogo... Gdzie... O, nie, chwila, są. Dobra, widzę. No, teraz to widzę. Co oni się nie mogli załadować? Dobra, jeden jest z tyłu, tam posążek jest zaraz za ścianą. Lepiej ich tutaj. Jeden siedzi koło kolegi jakoś. Co oni tu robią? Lepsze pytanie, jest tu alarm? Nie widzę. O nie, ten będzie mnie widział. Nie. Dlatego nie mogłem ich oznaczyć, jak chłopy siedzą tym. O, zainteresowali się jeden z drugim. Wiesz, to jest... To jest... Kolega nie wie, że traci kolegów znowu tu. Kurde, nie zasłania mi tym. A teraz zachodzimy kolegę. Nie będę tak brał. Dobra, była mowa o trzech gościach. No to bierzemy i spadamy. Jeden! Dobra. A teraz spadamy. Nie, chwila, jeszcze? Czekaj, czekaj. Myślałem, że to już siup. Ile tego? Kolejny jest tam, to trzeci będzie pod anteną. Powiem tak, strój najemnika Hoyta mi pomógł. Praktycznie nikt mnie nie atakował, gdy jechałem sobie przyjąć... No dobra. Atakowali mnie tylko przy przejmowaniu tych posterunków. Ja bym wolał tu jeepem jechać. Dobra. Teraz tak. Oho, teraz będę widział. Jest dwóch. Przynajmniej na razie dwóch. Dobra, jest trzech. Nie są to jakieś... Nie są to jacyś mocni goście. Co jest? Aha, skończyło się. Nie, nie mogę użyć. Ajajaj, jak to tu? No właśnie. Chyba, że... Użyję tego, żeby... No jak? Jak ja? Dobra, to teraz. Potrzebnie te apteczki pozdejmowałem. Dobra. Będzie trzech, trzy więcej. O. Snajper. Noż. Kurde. O kurde. Dobra, już widzę, z której strony muszę podejść. Krzaczek za krzaczkiem. Tyle krzaków to by tu nie dał. No to tu było 4. To co? Przy ostatniej będzie 5. Oczywiście i tak muszę ich pozdejmować. Mamy je. Okej. Okay. Kurde, ja właśnie zostawiłem minę pod jego kolegą.
O, aż dwóch zdjęło. Kurde, zobaczył mnie. Weź się, nie ruszaj. Okej, czyli z dwa. Się pobawimy trochę. To jest tutaj. Nie, nie, nie. Jakby tutaj skoczyć tak ładnie. I lecimy. Wykorzystajmy ten teren. Nie, 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 nie. Nie będę otwierał spadochronu lecąc nad palmą. Jak w GTA. Im co w GTA było punktowane, im niżej, tym lepiej. Oczywiście, tam gorzej było, bo zanim się otworzył spadochron, to się glebowało z prędkością 100 na godzinę. Dobra, zobaczmy, jak ja tu mam amunicję. Did you get the diamonds? Yeah. When do you leave for the boat? Boat? What boat? I thought you were leaving the island. I knew you'd fuck it up. Well, no! Shut up. I'll deal with you later. Go fuck yourself. Gosh. No cóż, on mógłby ciebie załatwić. To było tak jakby w obronie. To diamenty dostałaś czy nie? Tak, i jestem już. No cóż, zadanie brzmiało. No cóż, poradzić, tak brzmiało zadanie. Gdyby było w Wiedźminie, też bym tak tego. Było, minęło, nie ma o czym gadać. Jak to ostatnio było w tych w takim quizie z Wiedźmina, co to tam CD Projekt Red wrzucił na Twittera. W szkole Wiedźmina byłbyś? No, to ja byłbym w żmijach. Zobaczmy. Tędy pojechać. Dam radę. Czekaj, to jest od góry. Tutaj niby się szczytowo jedzie. Tutaj tego. W sumie. Dobra. Są tu jeszcze zadania jakieś? Niby za posterunek powinno być zadanie. Ile tu było tych zadań? Poker w tym mieście był. Jakieś jeszcze zadanie było. Spływaniem po wyspie, gdzieś tutaj w prostej linii, tu jest kolejne. Ciekawe, ciekawe, dobra. Dobra. Saint. Pomyślmy, co by tutaj. No to weźmy tutaj, tu jest, tego jest od. Tu jest jedno. No w sumie zacznijmy. Niby mógłbym robić te sidequesty na tych, na streamach, ale nie potrafię streamować. Mówi się trudno. Dobra. Coś posprzed... No. Tej, sklepik, działaj. Dobra. I amunicję uzupełniamy to i owo. Kamizelki przynajmniej krokodyl nie je. No co jest, gro? Wieczna miłość. Co to? Co tym razem? Już ktoś chciał zrobić wieczną miłość. Chodź. Chodź. Dobrze. Przynajmniej mi się pasek życia odładuje.
Parkowanie. O. What's wrong? My daughter has been killed. Murdered by her husband Sinan. He hit her. I told her to leave him. I said that. Whoa. Slow down. I know who you are. You are the one Dennis told us about. Mr. Brody, my little girl who I taught to walk and run and sing is dead now. Wait, and Sinan killed her? Well, no, but it is his fault. She died of heart sickness, and now he wants to know where she is buried so he can dig her up and take his ring back. Please, if you are a good man, make him scared. How? He is afraid of guns. Shoot at him, but do not hurt him. Make him run and tell him Rohana says to leave the grave alone. Please, let my daughter be at peace. Chwila, moment, to musi to być głośniejsza broń? W sumie z pistoletu mogę. Dobra, uruchomię ten samochód. To tak nim zajechałem, że nie wiem, czy ruszę nim. O, dało się. Futro. Ale to mapa pokazuje, że to jest wyżej. Dobra, najwyżej będzie. Będę go... Problem będzie, jeśli misja mi powie, no, kolego, ale no, proszę nie opuszczać misji. Dobra, to jadę tymi kamieniami. Halo? Dobra. Dobra. Mam cię, kolego. Co jest? Który to? Hello, brother. O, ten. Sinan? What do you want? I have a message from Rohana. Wait and see. Leave her daughter's grave alone. What's hers is mine by marriage. I'll leave the grave alone, I swear. No, na coś przydał się pistolet, bo jest bez tumika. Szybciutko poszło. Gdzie ona siedzi? Dobra. I tak ten samochód. Kolejna misja będzie gdzie indziej, więc misja, no. Did you see him? Did you tell him? He got the message. Thank you. Please take this. It's not much, but it's yours. Dobra, kolejne. Szybciutko się porobi je to. No. Ała. Dobrze tam w ogóle jadę. No. A ten gość z tym metalem to gdzie łazi? Z tą sztalugą metalową. Czy tam można by bardziej powiedzieć szyną? Hi. You selling? Selling? Selling what? Seriously?
the Jason Brody and you're not keyed in or nothing? It's cool. Dziwne. I'm gonna school you. Yeah, you do that. We're a legit enterprise, yo. These islands used to be crawling with Japanese soldiers. You find a jet body, you snag the dog tags, and we buy them. What do you get out of it? We use the tags to find the families if they still got them, and ship the bodies back. For a fee? Of course, for a fee. The families get their loved ones, and we get to keep operating. This ain't goodwill. So, yeah. Fair enough. I'll let you know if I find any tags. Znalazłem chyba z sześciu. Hola! But I want you to give a discount to the families. What? For real, real? You want the Jason Brody's help, right? Fine. I'm so going to regret this. Gdzie? O, panie. Super. To, czyli cały obszar misji to jakiś ten rejon. Dobra, jakby to tak zrobić, żeby było w miarę optymalne. Dobra. Mam nadzieję, że to nie był zły pomysł. Kurde, chyba był. Nie. Kurde. Kurde. Tak, swing suit, super. Kotwiczki brakuje mi. Dobra. Za chwilę wracamy. Będzie to. Dobra. Mały restarcik był, bo wylądowałem na dole. No cóż. Działo się super. Chociaż parkowanie koło ogniska to też zły pomysł. Dobra, jak ja tu wjechałem, żeby znów się jakoś nie rozwalić. Dobra, teraz jedziemy w drugą stronę. Ten teren nie jest zbyt dobry. O, bym się rozwalił. Oj. Czego się świeci, świecą te ruiny? Aha. Czyli latamy po bunkrach. Or Queen Peace. A. Czy według zasady z Wiedźmina nie powinno się przenosić ciał? Japonii tak chyba nie grzebią, tylko ich jakby palą. Będzie latanie po ruinach. Teraz tam. Oj. Dobra. Dobra, to kolejny gdzie będzie leżał? Tutaj. Second tag. Dlaczego tylko szybka podróż kasuje misję? A tu trzeba będzie zawrócić. Chwila, moment. Tu widzę jaskinię jakąś. A nie, to nie jaskinia, tylko czyjś ogródek.
A, czyli kolejny przy moździerzu. Dobra, najpierw skrzynka, potem kolega. Ile to tam dwóch siedzi? Miało być trzech. Dziwne. Niby gościa przeszukałem. Czy może coś leżało pod nim? A machine! You gave us enough to keep us busy for a year! Trzech gości tylko znalazłem. Dobra, ile zostało tych zadań? Ten półwysep wyczyszczony. Ta część... czysta, czysto... czysto... czysto, tu jest jedno. Tu jest kolejny. Kolejny to już jest trzeci. Czwarty w Bedtown. Piąty, szósty. Tak, z sześć misji chyba mi zostało. Czekaj, zobaczmy. Podręcznik, zadania fabularne. 7 zostało. Dobra, może zdąży się jeszcze jedną upchnąć. Dobra, co by tu wziąć? Weźmy Bedtown. Mam nadzieję, że to będzie szybka misja. Szybka misja to po prostu... no, że odcinek się zakończy. Bo to będzie ostatnia misja na ten odcinek. I'm here. I know what you're Thank you for talking to me. I have great respect for what you are doing. People here need to see that the pirates can be beaten. That they bleed like the rest of us. Die like us. Oho, that is why I need trochę dłuższa. What can I do? Take pictures of dead pirates outside the village. Why? So the villagers can see that they have nothing to fear. Aha, znowu fotki. O, ja cię kręcę, znowu w trzech miejscach, porozrzuceni. Są... ten jest na drodze, to idziemy najpierw tu. Oj, tutaj nie da się Sphinxu i to otworzyć. W kolejnej myślę, że dokończy się te sidequesty i już później ruszy się fabularną misję. Dobra, jak daleko jesteś? Tu był samochód? Nikt nie... no... oho, tygrysy. Dobra, dojdę do samochodu, już będę bezpieczny. Bo tygrys mnie nie zje. Ale ten czas szybko mi... o, widzicie kotek. Chwila, to gdzie? Chociaż z drugiej strony. Co jest tu tyle czerwonych? Wiem, że tu gdzieś kot latał. Oho, tu jesteś. Po prostu chcę mieć po prostu czyste pole do manewru.
Dobra. Bye bye. Dobra. To gdzie są panowie? No, to gdzie mam ich? W jakiej zasadce? Myślałem, że to będzie łatwiejsza misja. No, na pewno nie tygrysa. Jaka znów zasadzka? Ja cię kręcę, nie kumam tego. Znowu gdzieś wylądowałem w miejscu, w którym... Zrób zdjęcia ludziom w zasadzce. Tylko gdzie oni są? Niby... Nie, 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 nie to. Wykonywanie przedmiotów. Miałem zrobić zdjęcia. Ja tam nikogo nie widzę. Bo gość jest schowany w krzakach. A ja, że wysiadłem tu obok, to... Co to za dźwięk? Dobra. Czyli po prostu szukać gości w krzakach. Ten jest po drodze. Chwila, moment. Ja właśnie przejeżdżam obok. Tak. Brakuje, żeby percepcja... Mówisz, że tutaj są... To jest więc dwóch. Jak jest ich dwóch, to nie ma problemu. Czekaj, bo jeszcze słyszę jednego. Co mam? Każdemu zrobić zdjęcia? No więc... Czego przestał przeładowywać? Sidequesty, które trwają 40 minut. Tylko dlatego, że myślałem, że ostatnia misja będzie łatwiejsza. Dobra, chodź. Chodź. Uśmiech! Dziwny ten dźwięk przy zdjęcia. Wejście do Betta.
Looking so sorry to redeem me after. I took the photos. Ah, good. Good. These will help them to see. Yes. Oh, beautiful work. Yes, Jason. I can't stop looking at them. Hey, come on. So good. So nice. I have to analyze these pictures in private before posting them. Excuse me. Somehow I don't think the photos are going up anytime soon. No, pierwsze zdjęcie to zrobić zdjęcie trawy. Dobra. To w kolejnym odcinku tak, się zastanawiam. O, właśnie, mam tu raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mamy z sześć misji. I tu misję główną. Myślę, że jeśli się uda, to po tych zrobieniu sześciu misjach powinno... Czekaj, nie, to jeszcze jest jeden. Raz, dwa, trzy. Po tych sześciu misjach pójdzie się na... skontynuuje, będzie się kontynuować już później misję główną. Tak, tak myślę. Dobra, dziękuję za uwagę. Cześć. Nie, to nie ten klawisz już.